wszystkich w GTA 5 Online. Dzisiaj wam pokażę solo kupowanie pojazdów w klubie nocnym. Do tego eksperymentu będzie nam potrzebny jakiś samochód, może to być samochód z ulicy, czy też jakieś gówno za 0 zł kupione. Nawet może być to LG, zwykły RH8. No i jeżeli już mamy taki pojazd przygotowany, to jedziemy tym pojazdem do klubu nocnego. Jak dojedziemy do klubu nocnego, powiem co i jak. Co dalej oczywiście. Glitch jest banalnie prosty, udał mi się, jakby to powiedzieć, za pierwszym razem bez żadnych problemów. Wam się też to uda. Więc teraz tak. Musimy zaparkować ten samochód w klubie nocnym, czyli w garażu klubu nocnego. Nie zjeżdżamy na żadne B1, B2, tylko normalnie do klubu nocnego, bo to jest fajnie. Jak już zaparkujemy ten pojazd w klubie nocnym, bo tutaj tylko możemy mieć jeden pojazd osobisty, po prostu teraz musimy wyjść na zewnątrz z tego klubu. Teraz będzie nam potrzebny samochód, który będziemy kopiować. Tak, dobrze słyszycie. Więc do tego celu muszę się udać do Eclipse Tower po LG RH8. Żartuję, po LG Retro RH8. Czyli stuningowany w skrócie LG. I teraz jak już mamy LG w naszym posiadaniu, czyli chwila, muszę wejść do garażu i wyjechać tym pojazdem, który będę teraz kopiować. Musimy się znowu gdzieś udać. Trochę będzie tutaj latanie, więc przyda ci się helikopter. Nie możesz używać żadnych pojazdów do tego glitchu własnych, czyli helikopterów nie możesz używać osobistych, jak już to z Pegasusa lub Securo Surf i helikopter darmowy. Teraz, moi drodzy, udajemy się naszym pojazdem, który będziemy kopiować, do bunkra. Tak, wszystko to jest na przyspieszonej wersji, bo już kurwa nie będę 20 minut pokazywać glitcha w skrócie, bo to są przygotowania. Zobaczycie, jak jest to prosty glitch. Tu po prostu wjeżdżamy i zostawiamy w bunkrze ten pojazd, czyli LG Retro. Fajny patent na zmianę tablic. Można wykorzystać tego glitcha do zmiany też tablic i fruta i tak dalej, i tak dalej, ale nie o to chodzi. No, to jeszcze chwilę czekamy. Jak już jesteśmy w bunkrze, wysiadamy z pojazdu i opuszczamy bunkier. Teraz, moi drodzy, będziesz musiał wezwać sobie helikopter, Securo Surf lub ukraść jakiś pojazd z ulicy i dojechać lub dolecieć do klubu nocnego. Nie możesz używać w tym momencie żadnych swoich pojazdów. Musisz używać albo Pegasusa, albo Securo Surf lub pojazd z ulicy. Jak udamy się do klubu nocnego, teraz to jest łatwizna, cholera. I glitch praktycznie zakończony. Idziemy się uchlać. Dobrze słyszycie, tak mniej więcej uchlać. Chodzimy sobie do klubu. Musimy podejść do pierwszego lepszego baru w naszym klubie. Tutaj chwilę poczekamy, bo to jest czas rzeczywisty teraz. Ja tutaj muszę zejść na dół, Mówię, mi to wyszło za pierwszym razem. To jest tak proste, że to kurwa... Dobra, da się radę. Podchodzimy tutaj, ja podeszłem do tego. I teraz tak, jak podejdziemy do klubu i pojawi nam się strzałka, wduszamy strzałkę w prawo, wduszamy szybko Options, Online i zestaw początkujący. Wduszamy to raz i wychodzimy z tego. Pojawi nam się coś takiego. Dobrze. Jak się będziemy poruszać, to to będzie też się ruszało razem z nami. I teraz, moi drodzy, musimy udać się do naszego pojazdu, który znajduje się w garażu klubu nocnego, czyli tamto kurwa gówno żółte. Lub jakikolwiek może to być pojazd nawet z ulicy, nie ma to znaczenia. I glitch prawie będzie zakończony. Niestety przez ten tłum się trochę ciężko szło do garażu, bo to są też skróty, oczywiście nie musimy tam bez sensu górą łazić. Pod żadnym pozorem nie dusz X-a, żeby biegnąć. Idziemy normalnie z buta. Bo to jest banalnie
trochę to wnerwiające, ale niestety do tych kroków trzeba tak to zrobić. No i teraz idziemy i po prostu wsiadamy do tego pojazdu, używając oczywiście przycisku trójkąt. Wduszamy trójkąta, poczekamy, kiedy silnik się odpali i tylko co robimy, wduszamy X i nic więcej, odkładasz joystick na bok i czekasz. Czekasz, aż nas wyrzuci stąd. I znajdziemy się... O, teraz moja postać znikła z samochodu. Za chwilę się zrobi czarny obraz i pojawimy się na zewnątrz klubu nocnego. I znowu będzie nam potrzebny helikopter. Nie nasz, tylko albo z Pegasusa, albo z SecuroSurf. Lub pojazd ulicy, bo musimy się udać z powrotem do bunkra. Tak. Ten pojazd w bunkrze tam cały czas, te LG RH8, kurwa żartuję, te LG Retro cały czas tam jest, z tablicami iFruitowskimi. Tylko, że jak wsiądę do tego pojazdu, automatycznie tablice się zmienią. No i trzeba po prostu ten pojazd zapisać w mobilnym centrum operacyjnym, które znajduje się w bunkrze. I wtedy glitch już jest zakończony. Voilà, ja już jestem tu, gdzie trzeba. Teraz biegnę sobie bezpośrednio do... bunkra. I po prostu wsiadamy do pojazdu. Zobaczycie, że za chwilę mi się zmienią tablice z HX4545 na zwykłe tablice, które miał tamten żółty samochód. No dobra, voilà. Widzieliście, jak się szybko zmieniły na 512. I teraz, moi drodzy, musimy ten samochód po prostu w mobilnym centrum zapisać standard, bo inaczej by nam zniknął. Czyli wjeżdżamy i gdzieś zakończony. Po czym możemy wyjechać dla upewnienia się, jak się pojawi żółte, pomarańczowe kółeczko, to znaczy, że się pojazd zapisał. O, jest, czyli pojazd się zapisał z tablicami z ulicy, ja to nazywam te tablice z ulicy. I glitch zakończony, w końcu na solo jakiś normalny, łatwy, moi drodzy, glitch. Dokładnie tak. Takie miał właśnie w klubie motocyklowym, w klubie, kurwa, nocy, nie motocyklowym. Właśnie tamten żółty pojazd. Mówię, to może być nawet pojazd z ulicy, nie ma to znaczenia, jaki wrzucisz do klubu nocnego pojazd. Byle, żeby tam się znajdował pojazd. I moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony.